Dzień za dniem, noc za nocą. Nasze życie upływa pod bezkresnym niebem. Szukamy w nim odpowiedzi na wiele pytań, obserwując jego ogrom. Marzymy o rzeczach wielkich, ale życzymy sobie rzeczy prostych. Staramy się znaleźć czas na wszystko. A czasem wszystko jest kwestią chwili. Bywa, że jesteśmy gdzieś kilka chwil przed czasem. A bywa, że poświęcamy lata na realizację naszych marzeń. Myślami wybiegamy do przodu, ale jesteśmy świadomi, że życie toczy się tu i teraz. Błękit nieba pobudza naszą wyobraźnię i sprawia, że wszystko na ziemi staje się wyjątkowe. Spoglądamy w niebo z dobrego miejsca na ziemi. Widzisz? Z każdym rokiem zmieniają nasze życie. Wiesz, co to? Podpowiem ci. Dzięki nim nie muszę robić 7-milowych kroków, by szybko i wygodnie dotrzeć do celu. Mówiąc prosto z mostu, bez nich trudno byłoby mi znaleźć się na drugim brzegu. Sprawiają, że sięgam gwiazd, nie ruszając się z miasta. Pozwalają mi złapać wiatr w żagle. Ich obecność każdemu wychodzi na zdrowie. Dlatego wszystko u nas gra. Kolej na ciebie. Czy już wiesz, o czym mowa? To jasne jak słońce. To wszystko dzięki funduszom europejskim. Razem z nimi zmieniamy region dla ciebie. Thank you.
Dzień dobry Państwu, nazywam się Krystyna Gomułka i będę miała przyjemność dzisiaj moderować panel 26 Partnerzy i rywale, współpraca między Europą i Azją w zmieniającym się świecie. Chciałabym się zapytać, czy wszyscy Państwo wyrażą zgodę na propozycję, którą przedstawię, ale nie ma nas wszystkich w tej chwili. Żebyśmy mówili mniej więcej 15 minut, tak? Żeby zostawić sobie czas na dyskusję, jeżeli takowa będzie. Nie ma wszystkich występujących, czyli ja jestem, pan profesor Świstak jest, nie ma pani Chmielewskiej, dobrze. Nie ma pani Kariny, a pani Karina już jest. Jestem. Dzień dobry pani. Również ma pani doktor Pietkiewicz. Pani doktor nie ma, ale pan Marek Migoń jest i pan Piotr Zgórzyński jest również. Dobrze. Proszę państwa, ponieważ ja jestem moderatorem, więc ja wystąpię na końcu. Do 15 minut bym prosiła, żeby były państwa wystąpienia. Teraz sprawa następna. Istnieje możliwość wyświetlania prezentacji. Ja tutaj nic nie kombinuję przy ekranie, bo informatyk dał nam taką możliwość. Ja zabiegałam o to i łączyłam się w sobotę również z informatykami i z panem Bartoszem Płotką i prosiłam go, żeby uczestniczący mieli taką możliwość, jeżeli zechcą, żeby wyświetlać swoją prezentację. Jeżeli państwo nie mają takiej chęci, to ja do nikogo nie nakłaniam absolutnie do wyświetlania, jeżeli nie chce. Natomiast no, może tylko i wyłącznie występować, mówić. Proponuję w takim razie, żeby przejść już do obrad, bo chciałabym skończyć bardzo punktualnie. Mianowicie jako pierwszy wystąpi pan profesor Marek Świstak z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Temat jest bardzo, bardzo ciekawy, mianowicie rola 14 planu pięcioletniego na lata 2021-2025 dla rozwoju społeczno-gospodarczego Chin. Pan profesor ma prezentację, więc proszę bardzo, prezentację widzimy. Ja oddaję panu głos. Proszę. Dziękuję bardzo pani profesor. Chciałem się jeszcze upewnić, że prezentacja jest widoczna w tej formie. Tak. Dziękuję bardzo. Więc szanowni państwo, przede wszystkim dziękuję państwu za, państwu organizatorom za możliwość wystąpienia na konferencji. Ja postaram się dostosować do tego, o czym pani profesor mówiła, czyli 15 minut swojego wystąpienia. Ewentualnie pewne wątki poboczne, jeśli będzie jakieś zainteresowanie, to służę państwu podczas ewentualnej dyskusji. Wtedy będzie czas na to, żeby pogłębić pewne zagadnienia. Ja co prawda, proszę państwa, tematyka mojego wystąpienia odnosi się do najbardziej aktualnego, a mianowicie 14 planu pięcioletniego Chińskiej Republiki Ludowej, ale ponieważ jesteśmy na panelu, który dotyczy współpracy między Europą i Azją, to ja gdzieś postaram się też w trakcie mojego wystąpienia, ponieważ też zajmowałem się i zajmuję się też sprawami europejskimi, pokazywać pewien punkt odniesienia, tak? Bo jeśli mówimy o planie pięcioletnim, to mówimy o planowaniu wieloletnim w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego i takie planowanie występuje także w gospodarkach, o których możemy powiedzieć pełnowolnorynkowych, prawda? Także i w Europie mamy do czynienia z takim procesem i ciekawe jest także spojrzenie, to jest pewnie wyzwanie na przyszłość, żeby takim tematem się zająć, mianowicie właśnie tym porównaniem, jak to planuje się w kapitalizmie państwowym, a jak próbuje się planować pewne procesy społeczno-gospodarcze w gospodarkach wolnorynkowych, tutaj na przykładzie Europy. Ja natomiast, proszę państwa, chciałbym się skupić generalnie nad próbą odczytania roli, jaką przypisuje się, jaka faktycznie jest 14 planu pięcioletniego,
Przypomnę, że to jest już kolejna edycja zgodnie z tym, z tą częścią liczebnikową. Właśnie jest to 14 plan pięcioletni na lata 2021-2025. Moja hipoteza, najogólniej rzecz ujmując, odnosi się do tego, że faktycznie mimo tego, że planowanie w gospodarce, która jest częściowo gospodarką wolnorynkową, a częściowo gospodarką właśnie centralnie planowaną, czyli najogólniej rzecz ujmując, to nad czym toczy się teraz dyskusja, jak właśnie opisać ten model rozwoju społeczno-gospodarczego Chin, najczęściej pojawia się właśnie to pojęcie kapitalizmu państwowego. To jeśli tak przyjrzymy się wdrażaniu poprzednich edycji planów pięcioletnich, to niewątpliwie zauważymy, że one istotnie mają wpływ na to, jakie angażuje się zasoby w sferze politycznej, ekonomicznej, społecznej, którymi dysponują władze Chińskiej Republiki Ludowej. Ale, proszę Państwa, zanim przejdę do szczegółowych zagadnień, to chciałbym powiedzieć, proszę Państwa, że jak sobie tak najczęściej w prasie możemy spotkać, czy też nawet w literaturze częściowo naukowej, ale raczej najczęściej to jest w takiej właśnie literaturze prasowej, że oto plany pięcioletnie to właściwie to jest taki instrument propagandowy, no bo cóż to można, cóż nam władze chińskie mogą napisać w takim planie? No na pewno napiszą, że jest bardzo dobrze, że postęp w różnych dziedzinach występuje, no i że mamy dalekosiężne plany budowy, no właśnie tego, o tym sobie za chwileczkę powiemy. Więc bardzo często te plany pięcioletnie są traktowane tak właśnie stereotypowo, ale jak się przyjrzymy zwłaszcza na ostatnie dekady planowania wieloletniego w Chinach, no to i przyjrzymy się także efektom gospodarczym, to nie ma co do tego wątpliwości, że to, w jakim kierunku zmierza rozwój gospodarczy, rozwój społeczny, ale nawet także nie tylko ten na poziomie krajowym, bo wszyscy jesteśmy tego świadomi, ale takim krajem o takim obszarze i o takiej liczbie ludności, no nie da się zarządzać tylko i wyłącznie, mimo tego, że tak to postrzegamy bardzo często jako gospodarka centralnie planowana i system polityczny bardzo scentralizowany, bez udziału jednostek organizacyjnych. Mam na myśli tutaj jednostki organizacyjne szczebla prowincji, ale także innych jednostek organizacyjnych. Więc tutaj, kiedy my mówimy o planie pięcioletnim, to owszem, rzeczywiście to jest też tak, proszę Państwa, że znajdują się w planach pięcioletnich zapisy typowo takie ideowe, powiedzielibyśmy propagandowe, prawda, że tutaj budujemy socjalizm o chińskiej specyfice, o przewodniej roli komunistycznej partii Chin i to wszystko jest oczywiście, proszę Państwa, prawdą, tak? Natomiast nie jest to tylko dokument o charakterze propagandowym. On zawiera, jak każdy, właściwie jak większość dokumentów wydawanych przez Radę Państwową, takie wezwanie propagandowe do tego, żeby zewrzeć szeregi i realizować różnego rodzaju działania. Niemniej jednak już od kilku co najmniej edycji raczej moglibyśmy powiedzieć, że to jest instrument planowania strategicznego. Planowanie pięcioletnie w Chinach przeszło wiele różnych takich faz związanych z odejściem od takiego klasycznego na wzór radziecki planowania centralnego, gdzie no już naprawdę planujemy, ile wyprodukujemy betonu, cementu, czegoś tam, bo planowanie strategiczne, tak, z którym też kraje wolnorynkowe, kraje demokratyczne mają pewne wyzwania, tak, no bo bardzo często jako naukowcy mówimy, że politycy to skupiają się tylko na tym, co jest dzisiaj, ewentualnie jutro i do końca kadencji, prawda, a chcemy widzieć szerszą perspektywę czasową, no i tą perspektywę, jak jeśli analizując poszczególne edycje planów pięcioletnich, rzeczywiście widzimy i jest ona dosyć konsekwentnie realizowana już od kilku dekad. Tak? Niemniej jednak trzeba powiedzieć, że w przypadku Chin, czyli kapitalizmu państwowego, to państwo jest dominującym aktorem, który ingeruje w bardzo wiele przejawów życia społeczno-gospodarczego.
I to nie tylko to, nad czym ekonomiści bardzo często się skupiają, czyli kto jest właścicielem zasobów, prawda? I tutaj dociekamy, czy jaki jest skala posiadania państwa w gospodarce, tak? I okazuje się, że te dane dotyczące Chin no nie są takie jednoznaczne, tak? Państwo nie musi być koniecznie właścicielem podmiotu gospodarczego, żeby wpływać na jego funkcjonowanie, prawda? I poprzez to kreować odpowiednie postawy ekonomiczne, czyli proces inwestycyjny i tak dalej, prawda? W związku z tym bardzo często ci krytycy, którzy mówią, że znowu tych krytyków, którzy krytykują planowanie, że no planowanie wcale nie jest równoznaczne z socjalizmem, a rynek nie stanowi monopolu w kapitalizmie, prawda? I to obserwujemy, znowu odwołuje się do tytułu naszego panelu, także i w Europie na naszym podwórku, prawda? Gdzie jeśli chcemy, nie wiem, w Polsce teraz jest dyskusja o dotacjach unijnych, jeśli chcemy otrzymać dotacje unijne, no to musimy spełnić pewne warunki, prawda? Co do których wcześniej państwa się mniej lub bardziej, ale porozumiały, prawda? I tutaj następuje pewien etap weryfikacji. Bardzo często tutaj chyba taką dobrą analogią mogłoby być porównanie do takiej ptasiej klatki, to znaczy z tym rynkiem jest tak, proszę Państwa, że jeśli go tak popuścimy zupełnie, w perspektywie chińskiej tutaj teraz patrzę, tak, no to ten rynek nam po prostu zrobi to, co będzie chciał, jeśli puścimy jeszcze obcy kapitał i w ogóle już zupełnie prowadzimy szeroką deregulację, to właśnie teraz z perspektywy chińskiej ta ptasia klatka jest niezbędna, dlatego żeby te różne mechanizmy rynkowe i te meandry, efekty negatywne rozwoju gospodarczego nieco niwelować, prawda? No, ale rzeczywistość, proszę Państwa, jest daleka od tego, co sobie planiści chińscy bardzo często mają w zamiarze, tak? No bo proszę Państwa, socjalizm, któremu towarzyszą o chińskiej specyfice, trzymam się tutaj nomenklatury chińskiej, któremu towarzyszą tak znaczące dysproporcje rozwojowe, no nijak nie koresponduje z tym sztandarem socjalizmu i tak dalej, prawda? Więc ta ptasia klatka uznawana jest za no, coś takiego absolutnie koniecznego z perspektywy chińskiej do tego, aby właśnie te plany pięcioletnie wymuszały niejako ukierunkowanie zasobów takich, a nie innych, które pozostają do dyspozycji władz chińskich i chińskiego kapitału także. Ale kiedy mówimy o planowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego w Chinach, to musimy sobie powiedzieć, że plany pięcioletnie są tylko fragmentem tego, co dzieje się w Chinach, jeśli chodzi o planowanie w różnych dziedzinach, tak? Na przykład w rozwoju przestrzennym, czy w bardzo mocnym także planowaniu miejskim, czy na obszarach wiejskich. Plany pięcioletnie w każdej edycji są takim kluczowym dokumentem, który jest niejako referencyjny. I to znowu odwołuje się do pewnych doświadczeń europejskich. Do niedawna jeszcze żyliśmy pod takim parasolem strategii Europa 2020, gdzie to wszystkie państwa musiały być wpisywać swoje cele w ramach priorytetów rozwojowych Europy 2020. I poniekąd ta analogia występuje w stosunku do planów pięcioletnich, czyli inne plany, tak jak tutaj Państwo widzą po mojej prawej stronie, plany rozwoju przestrzennego, czy miejskie i wiejskie, i także plany na poziomie prowincji, prefektury i tak dalej, i niżej, jeśli chodzi o strukturę organizacyjną, muszą wpisywać się w plany pięcioletnie, tak? Czyli to jest bardzo taki istotny instrument do tego, jeśli przygotowujemy, no nie wiem, na przykład plan pięcioletni na poziomie prowincji czy prefektury, żeby wnosić wkład. Każdy plan niższego rzędu musi wnosić wkład do planu rozwoju społeczno-gospodarczego, a więc znowu analogia do naszej sytuacji w Europie. Ja patrząc na zegarek, nie będę Państwu wszystkich planów pięcioletnich omawiał, bo nie jest to cel mojego wystąpienia. Chcę tylko Państwu pokazać, jak Chiny nawiązują jednak do tradycji planowania, ale to planowanie już nie ma takiego wymiaru
no właśnie, że planujemy detalistycznie, ile będzie cementu, ile będzie obuwia, ile będzie tego, tamtego, tylko raczej idzie to w kierunku właśnie planowania strategicznego, które skupia się na pewnych obszarach kluczowych z perspektywy rozwoju danego kraju, Chin w perspektywie 2025, a nawet 2035, bo plan pięcioletni ma taką perspektywę, gdzie będzie kończyć się w 2025, ale próbuje rozpoznać priorytety i cele do 2025 roku. No i tutaj, proszę Państwa, nie ma nic, znaczy jest kolejny plan pięcioletni, to też jest jakby taka hipoteza poboczna, czyli 2021-2025 jest pewną kontynuacją planu pięcioletniego na lata 2016-2020, z tym, że tutaj, gdyby tak chcieć, proszę Państwa, literalnie, no to jak zaglądniemy sobie do samego planu, no to takim głównym celem jest budowa nowoczesnego kraju socjalistycznego w sposób wszechstronny. Ale samo to niewiele nam mówi, ja za chwileczkę przejdę do tych bardziej takich właśnie, które być może nie są zapisane wprost, ale ewidentnie wynikają z lektury tekstu 14 planu pięcioletniego. No, proszę Państwa, nie może nas dziwić to odwołanie do budowy nowoczesnego kraju socjalistycznego, dlatego że to może się dokonać w opinii władz Chin tylko i wyłącznie pod przewodniczą rolą Komunistycznej Partii Chin. Czyli tyle wolnego rynku, ile nie będzie on oddziaływał na sferę polityczną, prawda? Czyli na ewentualną destrukcję systemu socjalizmu o chińskiej specyfice, tak? Czyli bardzo często jest taki obrazek, się pojawia często, że mamy reformy gospodarcze, ale reformy polityczne są takim karzełkiem, jeśli chodzi o rozwój społeczno-gospodarczy i polityczny tego kraju, i to tutaj wyraźnie się często potwierdza i przebija z lektury takiego, z lektury 14 planu pięcioletniego. Wśród tych zasad, o których warto, proszę Państwa, wspomnieć, to jest koncentrowanie się na rozwoju, no właśnie, proszę Państwa, w Europie, gdybyśmy mieli takie zasady, to powiedzielibyśmy, że koncentrujemy się na obywatelu, ale ponieważ mamy do czynienia z krajem konfucjańskim, to koncentrujemy się raczej na ogóle, prawda, nie na jednostce, stąd nie bez przypadku tutaj podaję Państwu to skoncentrowanie rozwoju na ludziach. Nie tylko jednostkach, ale jednak szerszych grupach. Kolejna zasada odwołuje się do tego, co my znamy, znowu odwołuje się do tytułu naszego panelu, co my znamy w Europie pod pojęciem zrównoważonego rozwoju. To oczywiście nie jest jeden do jednego przeniesienie koncepcji zrównoważonego rozwoju do Chin. Tutaj to często występuje pod tym pojęciem implementacji naukowej koncepcji rozwoju, czyli też ta świadomość, co warto podkreślić, proszę Państwa, bo wszyscy emocjonujemy się tym, jak Chiny bardzo rozwijają się w zakresie innowacyjności, to jest oczywiście wszystko prawda i nie ma co do tego wątpliwości, że jeśli Chiny chcą zdobyć prymat nad Stanami Zjednoczonymi czy szerzej rozumianym Zachodem, to ta rywalizacja będzie rozwijać się na pewno w dziedzinie innowacyjności, ale Chiny są już po paru dekadach już takiego dynamicznego rozwoju gospodarczego świadome tego, że prawdopodobnie tego nie uda się osiągnąć, jeśli będą tak drastyczne dysproporcje w rozwoju, tak, pomiędzy poszczególnymi prowincjami. Ja kiedyś troszeczkę więcej temu czasu poświęciłem w innych swoich tekstach, ale tutaj nie będę tego wątku rozwijał. No właśnie, generalnie ten zrównoważony rozwój, tak jak my go rozumiemy w Europie, no został podniesiony do roli zasady w Krajowym Planie Pięcioletnim, podobnie jak pogłębianie reform, tak? Czyli te hasła związane z walką z korupcją, która ciągle toczy ten kraj, a mimo tego, że występują te negatywne zjawiska, rozwój gospodarczy, wzrost gospodarczy ciągle występuje, dalsze otwarcie na świat, i podejście, proszę Państwa, systemowe. Przy tak dużym kraju, na początku Państwu zwróciłem na to uwagę, czyli kraju o takich dużych rozmiarach geograficznych i tak zasobnym ludnościowo,
nie ma możliwości, proszę Państwa, zaplanowania, nawet jeśli nam się bardzo często wydaje, że ten system gospodarczy jest tak bardzo centralizowany, to jeśli, proszę Państwa, byśmy spojrzeli na to, jak faktycznie funkcjonują różne programy i plany, ale także i procesy inwestycyjne, to nie da się wszystkiego zaplanować w tak dużym kraju po prostu zza biurka w Pekinie. Stąd ta konieczność koordynacji, która też pojawia się w dokumentach europejskich. Znowu wracam do tematu dzisiejszego panelu w postaci koordynacji między na przykład w Europie, między poszczególnymi państwami i tak dalej, pewnych działań. Dokument, proszę Państwa, jest bardzo obszerny, bo składa się tam z 19 rozdziałów, z mnóstwa podróżnych rozdziałów i pewnych takich wskaźników, do których bardzo krótko, ale postaram się nawiązać. Ale zanim do tych wskaźników nawiążę, tutaj mają Państwo zdjęcie z momentu przyjęcia 14 planu pięcioletniego. Mam nadzieję, że widać te cele też, widać wszystko, powinny się pojawić. Cele szczegółowe super. Również. Dobrze, bardzo, bardzo dziękuję za potwierdzenie. Więc to, co, proszę Państwa, co wynika z planu pięcioletniego, ale nie jest tak wprost expressis verbis wyrażone, to ja bym powiedział, proszę Państwa, że to można sprowadzić do takich trzech punktów. To znaczy przede wszystkim próba, to jest przynajmniej, proszę Państwa, w sferze takiej deklaratywnej, czyli stawiamy teraz na jakość kosztem być może trochę ilości. Z tym, że jak się popatrzy na różne zapisy planu, to te aspekty ilościowe także występują, no bo, proszę Państwa, trudno powiedzieć, że teraz produkcja żywności dla Chin, które stają się coraz bardziej konsumpcyjne, nie ma znaczenia, prawda? Czyli że wolumen wyprodukowanego tam, nie wiem, na przykład, nie wiem, ton zboża nie ma teraz znaczenia, bo stawiamy, proszę Państwa, tylko na laboratoria, nowe technologie i kosmos, prawda? Więc to nie jest tak, że zastępujemy ilość jakością, ale przede wszystkim w tym duchu gradualizmu, do czego ja Państwa będę przekonywał, czyli że 14 plan pięcioletni nie jest jakimś zerwaniem z poprzednimi planami, a niewątpliwie jest tak, że jest kontynuacją, no i jest też taką próbą wyważenia tego, co Chiny zamierzają w najbliższej perspektywie właśnie do 2025 albo 2035 roku. W kontekście tej bieżącej sytuacji, tak, to wyraźnie widać, że plan był opracowywany w momencie pandemii COVID, tak, i tutaj niektóre wskaźniki indykatywne właściwie nie zostały ustalone, tak, na przykład dotyczące tam wzrostu gospodarczego, o czym ja za chwileczkę Państwu króciutko powiem. Więc pierwsza rzecz to jest ta wysoka jakość rozwoju, czyli przede wszystkim innowacja. To, proszę Państwa, jest swego rodzaju konieczność, jeśli przyjrzymy się na moment rozwoju gospodarczego Chin, dlatego że jak, ja wrócę do tego slajdu jeszcze wcześniej, dlatego że jak analizujemy tylko wzrost gospodarczy w ujęciu rok do roku w skali procentowej, no to wyraźnie widać, proszę Państwa, że najważniejszy konkurent ma wzrost na poziomie tam 2%, a Chiny ciągle są powyżej 7-8%, a nawet jak Państwo tutaj widzą za Bankiem Światowym w 2007 roku 14% wzrostu produktu krajowego brutto. Czyli widzimy pewien tendencję w odniesieniu do Chin stabilizacji dynamiki wzrostu gospodarczego, która gdybyśmy, powiedzmy sobie to szczerze, proszę Państwa, gdybyśmy w Europie mieli wzrost na poziomie 6% średniej, no to niezmiernie byśmy się tym cieszyli, natomiast dla Chin to jest powód do delikatnego niepokoju, tak, w jakim kierunku będzie się kraj rozwijał. Stąd konieczne jest właściwie, proszę Państwa, stawianie na innowacje i nowe technologie, prawda, związane z rozwojem internetu, ale nie tylko. Stąd też i tutaj, jeśli mówimy przez o tym pierwszym celu, który ja odczytuję z dokumentu, to ta wysoka jakość rozwoju to także rozwój w sferze środowiska naturalnego, prawda? Chiny, kraj, który bardzo mocno zanieczyszcza środowisko naturalne w różnych aspektach, ale też miejmy świadomość, proszę Państwa, tego, że skoro, no znowu upraszczam, cała produkcja Zachodu przeniosła się do Chin, no to gdzie mogły się pojawić, proszę Państwa, zanieczyszczenia, prawda? Więc to też jest taki, co prawda nie produkujemy tutaj w świecie Zachodu tak dużo, nie mamy zanieczyszczeń tak dużo,
Mówię to, proszę Państwa, do Państwa z Krakowa, który często ma, proszę Państwa, problemy z powietrzem i spodziewamy się w najbliższych miesiącach, proszę Państwa, zmożonego smogu. Więc wyraźnie widać, proszę Państwa, także ten nacisk na ochronę środowiska naturalnego. Wydaje się, proszę Państwa, i to też jest pewna hipoteza, nad którą można dyskutować, że ona już nie jest deklaratywna, ale jest faktyczna. Z tym, że ciągle jest problem w Chinach z implementacją wymogów dotyczących ochrony środowiska, które są stawiane przez KPH, przez jednostki szczebla, jednostki administracyjne niższego szczebla. I to już odpocząwszy od prowincji i niżej szczebla administracyjnego, prawda? Czyli są pewne dezyderaty, regulacje, wytyczne, do których mają stosować się jednostki niższego rzędu, ale to jednak ciągle nie wychodzi, bo ciągle jeszcze jednostki niższego rzędu, tak, jednostki administracyjne, na przykład jakieś powiaty czy gminy, czy prefektury, ciągle wyważając te racje gospodarcze i racje środowiskowe, wybierają te pierwsze. Tak, dlatego, że... Może powoli kończyć, potem tak, w pytaniach już, na dobrze. Pewno do Pana będą pytania, jasne. Bo wystąpienie jest bardzo ciekawe, ale trzeba też dać możliwość... Tak jest, tak jest. Zmierzam do konkluzji, już zbliżam się ku końcowi. Więc drugim elementem to jest to wzmacnianie endogennych procesów rozwoju. To też jest niezbędne, dlatego że jeśli dać wiarę temu, że w Chinach tworzy się jakaś klasa średnia, to ona ma, będzie mieć potrzeby konsumpcyjne, ale także, proszę Państwa, te zasoby, które są do dyspozycji obywateli chińskich, są na tyle duże, że no, to jest też pewna konieczność, tak? Czyli oparciu wzrostu gospodarczego na własnej konsumpcji, tak jak to jest w przypadku innych krajów, głównie konkurenta Chin, czyli Stanów Zjednoczonych. No i dalsze budowanie, umiarkowanie zamożonego społeczeństwa, czyli tak naprawdę właśnie przez dbanie o te sprawy związane z włączeniem społecznym i z walką z dysproporcjami. Chiny też to robią, robimy to też w Europie, lepiej lub gorzej. Gigantyczne pieniądze inwestowane na przykład do prowincji zachodnich przynoszą coraz to mniejsze rezultaty, jeśli chodzi o wyrównywanie dysproporcji rozwojowych, więc temat absolutnie jest aktualny i bieżący. Tutaj tylko, proszę Państwa, krótki komentarz już zmierzając naprawdę ku końcowi. Proszę zwrócić uwagę na to, że Chiny, obawiając się konsekwencji pandemii COVID, nie wyznaczyły wśród, nawet jeśli jest to indykatywny cel, poziomu wzrostu gospodarczego, prawda? To też pokazuje, jak Chiny próbują się bardzo elastycznie dostosowywać do sytuacji, która występuje no właśnie w skali światowej, tak? No bo tu jest kwestia zachowania Stanów Zjednoczonych i sytuacji po-covidowej. I teraz, proszę Państwa, na co stawiają Chiny? Myślę, że będzie pewnie może jeszcze czas na tym, aby sobie o tym powiedzieć, czyli po prostu różnego rodzaju technologie i innowacje, to czego my się boimy na przykład, proszę Państwa, czyli przetwarzanie danych. Chiny to robią i będą wykorzystywać te technologie właśnie chociażby korzystając z technologii 5G, internet rzeczy, smart city i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko te dziedziny, w których Chiny chcą być naprawdę, jeśli nie pierwsze, to na pewno w pierwszej piątce. Podsumowując, ten mój krótki, ale mam nadzieję, że treściwy wywód, jeśli będą pytania, to oczywiście się do nich odniosę. Ja odpowiadam na tą hipotezę twierdząco, to znaczy nie jest tak, że plan pięcioletni to jest tylko instrument natury propagandowej, że chcemy powiedzieć światu, że jesteśmy bardzo dobrzy i będziemy jeszcze lepsi, ale faktycznie w ślad za tym planowaniem, projektowaniem idą konkretne zasoby, prawda, i konkretny proces inwestycyjny na poziomie lokalnym, na poziomie regionalnym, na poziomie lokalnym także. I ostatnia uwaga to jest to, że proszę Państwa, że Chiny rzeczywiście tak w innych dziedzinach uznają pewną kontynuację, czyli 14 plan pięcioletni nie jest wcale zerwaniem z tym, co zostało sformułowane w 13 planie pięcioletnim, tylko przeniesieniem pewnych akcentów, które wynikają z bieżącej sytuacji i dobrego dosyć rozeznania w sytuacji społeczno-gospodarczej, a także sytuacji zewnętrznej, która tworzy się wokół Chin
i priorytetów rozwojowych innych także właśnie partnerów. Dziękuję Państwu za uwagę. No i jeśli będą pytania, to oczywiście... Dziękuję Panie Profesorze. Właśnie, może prosiłabym zamknąć prezentację, tak żebym mogła zobaczyć uczestników panelu. Do Państwa jest pytanie, a właściwie taka moja sugestia. Jeśli to jest możliwe, to chciałabym, aby dyskusję zostawić na koniec, bo inaczej niektórzy z Państwa nie wystąpią, a ja na pewno już. Chociaż ja i tak uważam, że nasze tutaj rozważania są przygotowane w formie artykułów, może nie do końca, ale zostaną opublikowane i będziemy mogli się z nimi zapoznać. Wystąpienie bardzo ciekawe, Panie Profesorze. Chiny to naprawdę w tej chwili numer jeden, jeżeli chodzi o zainteresowanie. Mówi się o tym, że w roku 2025 to jednak na pewno będzie numer jeden na świecie, a jeżeli nie w 2025, to w 2030. Ja w to święcie wierzę, ponieważ byłam we wszystkich krajach Dalekiego Wschodu i wiem, jak się pracuje w tych krajach i wiem, jaki jest cel gospodarczy. O celu gospodarczym mówię, nie politycznym. Jest po prostu pokonać Zachód. I tak jak pani Karin Tomala kiedyś powiedziała, że proszę Państwa, powoli kończy się cywilizacja Zachodu, a rozpoczyna się cywilizacja Wschodu. Ja się do tego również przychylam. Proszę Państwa, pani profesor Chmielowska jest? Nie ma pani profesor Chmielowskiej. W takim razie przechodzimy do następnego wystąpienia. Obydwie panie doktor są z Uniwersytetu Warszawskiego, mianowicie pani doktor Karina Jędrzejowska i pani doktor Anna Wróbel. I panie będą mówiły na temat implikacji regionalnego, kompleksowego partnerstwa gospodarczego dla... zginęła mi część programu, ale już mam, stosunków gospodarczych Unii Europejskiej z regionem Azji i Pacyfiku. Wystąpienie niezwykle ważne, proszę Państwa. No właśnie, czy Unia Europejska jest w stanie dorównać jakiejś integracji, która powstanie na wschodzie? Dziś jeszcze tak, ale za 5, za 10 lat? Myślę, że nie. Ale proszę rozwiać moje wątpliwości. Zapraszam Panie. Dzień dobry Państwu. Ja rozpocznę nasze wystąpienie. Tak jak Pani Profesor zapowiedziała, zajmiemy się konsekwencjami RCEP dla Unii Europejskiej, dla relacji Unii Europejskiej z państwami Azji i Pacyfiku. W ramach swojej prezentacji chciałobyśmy odpowiedzieć na trzy pytania badawcze. Jakie są implikacje RCEP dla wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej, relacji na linii i relacji z państwami azjatyckimi, w szczególności państwami RCEP. Pytanie drugie, jakie są potencjalne implikacje porozumienia RCEP dla handlu usługami finansowymi Unii Europejskiej z państwami azjatyckimi? Tutaj tą kwestię poruszy pani doktor Jędrzejowska. I ostatnia kwestia, taka bardziej globalna, jakie są globalne implikacje porozumienia RCEP w kontekście rywalizacji w gospodarce światowej, jakie jest miejsce Unii Europejskiej w tejże rywalizacji. Z uwagi na ograniczony czas nie będziemy się skupiali nad tym, czym jest porozumienie RCEP. Myślę, że w takim gronie nie musimy wyjaśniać, co się kryje za tą umową handlową, więc przejdziemy bardziej do wniosków i konsekwencji tego porozumienia dla Unii Europejskiej w kontekście jej polityki handlowej, w kontekście handlu usługami, czy tak jak wcześniej wspominałam, tych kwestii globalnych. Spróbujemy również się troszkę odnieść do naszego regionu, do Europy Środkowo-Wschodniej i też popatrzeć na to, jak zawarcie tego porozumienia może wpłynąć na państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Ja w swojej części wystąpienia skupię się głównie na kwestiach związanych
ze wspólną polityką handlową, która jest takim moim jednym z głównych przedmiotów zainteresowań badawczych. Będę się starała odpowiedzieć na trzy pytania. Dlaczego handel z państwami RCEP jest ważny dla Unii Europejskiej? Dlaczego te stosunki handlowe z państwami RCEP są istotne? Czy zawarcie porozumienia będzie miało pozytywny czy też negatywny wpływ na relacje handlowe Unii Europejskiej z państwami Azji Wschodniej? I ostatni element, w jaki sposób to wpłynie na politykę handlową Unii Europejskiej w takim bardziej koncepcyjnym wymiarze. Jeżeli chodzi o to pierwsze pytanie, dlaczego handel z państwami RCEP jest ważne dla Unii Europejskiej, no to przede wszystkim należy spojrzeć na potencjał tego ugrupowania integracyjnego. RCEP reprezentuje 30% globalnej populacji. Jeżeli popatrzymy na udział w globalnym PKB, tutaj mamy to na poziomie 28%. No i podobnie, jeżeli spojrzymy na wskaźniki dotyczące udziału państw porozumienia w handlu światowym. W tabelce, którą Państwo widzą na slajdzie, widzimy, iż 7 członków porozumienia znajduje się w grupie 20 głównych partnerów handlowych Unii Europejskiej. Tutaj oczywiście będą nam przodowały Chiny. Warto również zwrócić uwagę na to, iż państwa członkowskie porozumienia RCEP, jeżeli patrzymy na relacje Unii Europejskiej z państwami trzecimi, pomijając transakcje wewnątrz unijne, reprezentują około 28% tych zewnętrznych powiązań Unii Europejskiej. Przechodząc do skutków ekonomicznych zawarcia porozumienia RCEP dla Unii Europejskiej, dla relacji Unii Europejskiej z państwami Azji i Pacyfiku, tak jak w przypadku każdego porozumienia integracyjnego, tutaj warto przeanalizować to w kontekście dwóch efektów, efektu kreacji handlu i efektu przesunięcia handlu. Spodziewamy się oczywiście, że jeżeli chodzi o tą umowę, tak jak w przypadku każdego porozumienia o wolnym handlu, będziemy obserwowali wzrost wzajemnej wymiany handlowej. Z punktu widzenia Unii Europejskiej wydaje się, że bardziej powinniśmy się skoncentrować na efekcie przesunięcia handlu, czyli w jaki sposób ta umowa może wpłynąć negatywnie na handel z państwami trzecimi nienależącymi do tego ugrupowania. I tutaj oczywiście można sobie zadać pytanie, jaka będzie skala efektu przesunięcia handlu, które państwa europejskie będą w największym stopniu dotknięte tymi skutkami. I ostatnie pytanie, jakie sektory gospodarcze europejskie mogą w największym stopniu odnieść skutki tego efektu przesunięcia handlu. Zastanawiając się nad potencjalną siłą efektu przesunięcia handlu w relacjach państwa RCEP Unia Europejska, wydaje się, iż te skutki zawarcia tego porozumienia dla Unii Europejskiej będą albo niewielkie, albo umiarkowane. Dlaczego tak uważam? No przede wszystkim dlatego, że Unia Europejska do tej pory już zawarła umowy o wolnym handlu z częścią państw członkowskich RCEP. Mamy porozumienie z Singapurem, z Wietnamem, z Japonią, z Republiką Korei i są negocjowane kolejne umowy handlowe z Indonezją, Tajlandią, Nową Zelandią, Australią czy Filipinami. Więc to jest ten efekt, który będzie powodował zmniejszenie oddziaływania negatywnych skutków efektu przesunięcia handlu. Niemniej jednak wydaje się, że tutaj największym problemem będzie rosnąca obecność Chin w innych państwach członkowskich RCEP, powodująca wyparcie części europejskiego eksportu maszyn, urządzeń czy artykułów przemysłowych.
Co do korzyści, jakie mogą się pojawić w kontekście relacji Unia Europejska-RCEP po zawarciu, po wejściu w życie tego porozumienia, po wprowadzeniu liberalizujących dyscyplin. Na pewno, tak jak w przypadku każdego porozumienia wolnohandlowego, możemy liczyć na to, że będzie dochodziło do spadku cen towarów wytwarzanych na rynku państw RCEP, co może być korzystne z punktu widzenia europejskich konsumentów. Będziemy korzystali z większej efektywności globalnych łańcuchów produkcji, które częściowo są zlokalizowane w Azji Wschodniej, Azji Południowo-Wschodniej. Jeżeli będziemy obserwowali wzrost gospodarczy w państwach RCEP, to również będzie rosła siła konsumentów tamtegoż rynku, co może się przekładać na wzrost zainteresowania europejskimi produktami. Ja bym to jeszcze rozpatrywała również w kontekście reguł pochodzenia towarów i łatwiejszego wytwarzania towarów w państwach RCEP, korzystając z kumulacji pochodzenia, co również będzie korzystne dla państw europejskich. Ostatni slajd z mojej strony, czyli wpływ RCEP na kwestie koncepcyjne w kontekście polityki handlowej Unii Europejskiej, to czego możemy się spodziewać, to dalsza intensyfikacja negocjacji handlowych z państwami RCEP. No tutaj wydaje się, że szczególnie ważnym partnerem handlowym dla Unii Europejskiej będą Chiny, ale w tym przypadku raczej nie spodziewałabym się zawarcia porozumienia o wolnym handlu i w tym momencie oddaję głos koleżance. Okay. Dziękuję bardzo. Ja, tak jak już zostało to przez dr Wróbel zapowiedziane, zajmę się najpierw dosyć skrótowym zakresie sprawami finansowymi i później jeszcze paroma długofalowymi potencjalnymi skutkami RCEP dla współpracy Unii z państwami Azji i Pacyfiku. I może tutaj zacznę od tego, czego w RCEP nie ma. Ania mówiła dużo na temat skutków związanych z liberalizacją handlu w regionie, do której prowadzi RCEP, ale to, czego tutaj brakuje, brakuje często towarzyszącym tego porozumieniom o wolnym handlu zapisów o swobodzie przepływu kapitału. RCEP nie ma bezpośrednich założeń wymuszających na państwach członkowskich liberalizację i pełną swobodę przepływów kapitału. Są te elementy jedynie pośrednio wpisane w umowę. Oczywiście wiadomo, że każde porozumienie o wolnym handlu w jakimś stopniu wpływa na liberalizację przepływów kapitału. W przypadku RCEP ten efekt jest osiągany głównie poprzez zapisy, które mówią o liberalizacji handlu usługami finansowymi, czyli takie jakby pośrednie podejście i podejście, które od razu można wspomnieć, jeśli mówimy o integracji i o, wspominaliśmy o modelu integracji też unijnym. Można powiedzieć, że ten model, który został tu przyjęty, jest takim modelem, który możemy cofnąć do wczesnych etapów integracji europejskiej, kiedy właśnie liberalizacja przepływów kapitału tak naprawdę to do momentu wejścia w życie traktatu z Maastricht głównie była osiągana właśnie poprzez zapisy o liberalizacji handlu usługami finansowymi. I ten model mamy tutaj. Mamy jeszcze jedno podobieństwo. Mianowicie mamy tutaj nacisk na nawet nie tyle wymogi dotyczące bezpośredniej wymogi dotyczące konkretnych zapisów prawnych w poszczególnych państwach dotyczących usług finansowych. Tutaj jest nacisk na
harmonizację, wzajemne uznanie, czyli mamy jakby kolejny element z tych wcześniejszych etapów integracji wspólnot europejskich. Przechodząc do meritum, dwie kwestie, które mnie tu szczególnie interesują. Czym są usługi finansowe według RCEP i w jakich aspektach mogą te zapisy oddziaływać na relacje Unia Europejska i państwa Azji Pacyfiku, w szczególności państwa RCEP. Jeśli mogę prosić o kolejny slajd. No właśnie, mamy zapisy dotyczące usług finansowych w rozdziale 8 RCEP, czyli tak naprawdę tylko jeden z rozdziałów wprost mówi o przepływach kapitału i do tego, bo z tym, że to właśnie najpierw mamy usługi, a dopiero potem mamy tak zwane sector specific annexes, 8a to są te usługi finansowe. I tam mamy zapis, że tu chodzi o promocję liberalizacji przepływów usług finansowych, ale nie liberalizację jako tak, co jest niesłychanie istotne. Idąc dalej, kolejny slajd. Patrząc to, co jest z mojego punktu widzenia niesłychanie istotne w RCEP, to jest też podejście stosowane chociażby w latach 90. w kolejnych dyrektywach bankowych unijnych, gdzie zaczynamy od stworzenia pewnej siatki pojęć, czyli mamy definicję instytucji finansowej, usługi finansowej. Bardzo szeroko są te usługi definiowane. Proszę zwrócić uwagę, że tu wchodzą nie tylko usługi bankowe, tutaj wrzucamy do jednego worka również ubezpieczenie, co ma dosyć istotny skutek w kontekście spraw, o których mówiła Ania. Mianowicie tutaj wchodzą nam również wszystkie usługi związane z finansowaniem handlu, czyli wszystkie trade finance, wszystkie usługi związane z zabezpieczeniem transakcji handlowych są po części regulowane przez, czy też raczej będą w momencie, kiedy porozumienie wejdzie w życie, regulowane przez RCEP. Kolejny slajd. I właśnie od tego zresztą patrząc na już skutki dla Unii, bo z tego, co do tej pory mówiłam, to dla samej Unii wiele nie wynika, ale jeśli będziemy mieć lepszy dostęp do usług finansowania, wspierania handlu, jedna z większych bolączek państw rozwijających się, niedobór trade finance, również w kontekście RCEP jest to problem głównie państw Azji Południowo-Wschodniej, no to w momencie, w którym mamy lepsze zabezpieczenie dla eksporterów, po części również importerów, potencjalnie możemy mieć lepszą wymianę handlową również z Unią. Łatwiejszy eksport potencjalnie dla tych produktów, które nie są produkowane jeszcze, czy też w momencie dla tych produktów, które nadal, jak produkcji europejskiej, są pożądane na rynkach azjatyckich, lepsze zasoby usług finansowania handlu mogą przyczynić się do intensyfikacji wymiany handlowej. Z drugiej strony, jeśli dojdzie do faktycznej liberalizacji przepływów kapitału, może się okazać, że nastąpi większa koncentracja inwestycji kapitałowych w ośrodkach azjatyckich i w tym momencie może się okazać, że dosyć skomplikowane jednak europejskie regulacje finansowe spowodują, że część inwestorów po prostu nie będzie miała wystarczających zachęt do inwestowania na rynkach europejskich, czyli
wracamy do większej koncentracji inwestycji na rynkach azjatyckich. Niemniej jednak cokolwiek się w tym zakresie wydarzy, na pewno nie wydarzy się szybko. Po pierwsze, to porozumienie, tak już kolejny slajd, przede wszystkim najpierw musi wejść w życie. W momencie, w którym nastąpi ratyfikacja, jesteśmy na całkiem niezłej drodze, szczególnie biorąc pod uwagę, że najwięksi gracze Chiny i Japonia już ratyfikowali RCEP, no to sam RCEP może się przyczynić do lepszej, do pewnego uporządkowania współpracy w obszarze Azji i Pacyfiku. Z europejskiej perspektywy to, co już zostało wspomniane, to jest mega porozumienie handlowe, w którym mamy zarówno największych graczy Chiny, Japonii, jak i Koreę, ale mamy też ich największych partnerów handlowych w Azji. Więc oczywiście, o czym Ania już mówiła, mimo europejskich porozumień bilateralnych o wolnym handlu, może RCEP spowodować pewne przesunięcia, dostosowania w strumieniach handlu. Znowu, to jest coś, co nastąpi kiedyś tam w przyszłości. Możemy mieć, bo europejscy eksporterzy mogą skorzystać z potencjalnie wyższego dochodu i wyższego popytu na europejskie dobra, europejskie produkty, z tym, że tutaj zaznaczę jedną rzecz. Jest jeszcze coś, czego nie ma bezpośrednio w RCEP. Zapisy o, we wcześniejszym wystąpieniu mieliśmy sporo na temat tego, przepraszam, trochę uproszczę, azjatyckiego podejścia do zrównoważonego rozwoju. W RCEP tych kwestii, zarówno sustainability, jak i inclusive growth, nieco brakuje. I pytanie, czy zdominowany jednak przez Chiny i Japonię RCEP nie będzie, czy na pewno przyczyni się do wyrównywania poziomu dochodu w regionie, czyli czy ten efekt w ogóle się pojawi. Kwestia też, czy na pewno te regionalne łańcuchy produkcji, łańcuchy wartości będą bardziej efektywne, ale czy z punktu widzenia Europy, ale czy z punktu widzenia wszystkich państw te korzyści RCEP będą równomierne, trudno się z tego spodziewać. Jest tutaj jeszcze jeden element. To kolejna rzecz, której w RCEP brakuje. A raczej kogo? Indie wycofały się, zrezygnowały z podpisania porozumienia. Jest to też oczywiście związane z poruszaną na kongresie w zeszłym tygodniu szeroko problematyką, kwestią koncepcji Indo-Pacyfiku i pewnego przeciwstawienia się potencjalnej dominacji Chin, ale z punktu widzenia Unii bardzo mocno może RCEP, czy też dążenie Chin ostatnie do wejść, do dołączenia do CPTPP, czyli i wejścia jakby we wszystkie porozumienia handlowe w regionie, może się okazać, że Indie w końcu zdecydują się na intensyfikację współpracy z Unią, co zresztą widać poprzez intensyfikację rozmów w ramach Comprehensive Connectivity Partnership, tak mniej więcej od stycznia 2021. I już ostatni slajd. Podsumowanie, no właśnie, największe porozumienie handlowe w kategoriach PKB, potencjalnie bardzo korzystne dla sygnatariuszy, ale mające potencjalnie też jakiś wpływ na współpracę między Unią Europejską, a zarówno państwami
sygnatariuszami RCEP, jak i szeroko rozumianymi państwami Azji Pacyfiku, w tym również Indiami. Na pewno wpływ na łańcuchy produkcji, łańcuchy wartości, struktury przepływów kapitałowych, import, eksport. Tutaj można dodać, że z punktu widzenia państw Europy Środkowej i Wschodniej, jeśli popatrzymy na nasz region, tak naprawdę nie do końca widać, żeby jakieś bezpośrednie efekty RCEP mogły być. Może ewentualnie w końcu zwiększenie wysiłków Indii na rzecz pewnej instytucjonalizacji współpracy, również chociażby w ramach Grupy Wyszehradzkiej, o której zaczyna się w kontekście indyjskich kręgów gospodarczych coraz bardziej mówić. I na koniec, cokolwiek się stanie. Po pierwsze, jest za wcześnie, żeby mówić o pełnych implikacjach porozumienia RCEP. Po prostu porozumienie najpierw musi jeszcze wejść w życie. Pytanie, co stanie się też z innymi megaporozumieniami handlowymi w regionie, jak będą odbywały się dalsze negocjacje. Dalej, biorąc pod uwagę wpływ pandemii COVID, to bardzo dobrze widać było we wcześniejszym wystąpieniu i sposobie sformułowania planu gospodarczego Chin, musimy mieć na uwadze, że wzrost całego regionu został znacząco zahamowany, jak też mamy bardzo istotny wpływ pandemii na równowagę sił, zarówno gospodarczych, jak i politycznych w regionie. Biorąc pod uwagę, że w większości państw Azji Pacyfiku w tej chwili bardzo szybko wzrastają wskaźniki zachorowań, widać, że z pandemią się szybko nie rozstaniemy, co oznacza, że tak naprawdę kwestie negocjacji handlowych i ratyfikacji porozumień handlowych w bardzo wielu państwach odłożono na dalszy plan, a tym samym perspektywa urzeczywistnienia się skutków gospodarczych RCEP się coraz bardziej oddala. I w tym momencie chcemy zakończyć i podziękować. Oczywiście jest artykuł w drodze. Tekst akurat tutaj będzie anglojęzyczny, stąd może właśnie wyjaśnię, skąd anglojęzyczna prezentacja. I oczywiście czekamy na pytania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No, czas został przekroczony. Przepraszamy bardzo. Bardzo ciekawe, ale czas został przekroczony. Więc teraz do kolejnych, można powiedzieć, członków tego panelu, żeby jednak trzymać limit czasowy. Czy pani doktor Barbara Pietkiewicz jest obecna? Nie jest obecna. Dobrze. Ja jestem, Beata Pietkiewicz, tak, Parek? Jest pani obecna. Bo tak. Ja pani, świetnie, już widzę wszystko, wyświetla się pani. Możliwość istnieje wyświetlenia prezentacji. Jeżeli nie, to proszę mówić prosto od serca, bo takie wystąpienia też są na kongresie online. Tak, będę mówić. Byłam w Siem Reap, wiem jak ta miejscowość wygląda, wiem, że powstała ze względu na zabytki, które została wybudowana ze względu na zabytki, które się znajdują w pobliżu. Jest to miejscowość, w której najłatwiej w państwie, w którym się mieści, znaleźć pracę, w którym praktycznie nie ma bezrobocia, ale też są bardzo duże różnice, są bardzo bogaci i bardzo biedni. Oddaję pani głos. Proszę państwa, tytuł wystąpienia, sytuacja dzieci ulicy w Siem Reap. To jest w Kambodży, w trakcie trwania pandemii COVID-19, studium przypadku. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Ponieważ mamy mało czasu i tak jak pani tutaj powiedziała, mam mówić od serca, chciałabym zwrócić uwagę na jeden taki najważniejszy problem, bo tu już pani pięknie zarysowała nam problematykę.
dzieci ulicy w zasadzie. Chciałabym zwrócić też uwagę w trakcie trwania mojego wystąpienia na tak zwaną turystykę sierocińcową. To jest to, czym zaczęłam się powoli zajmować jeszcze wcześniej w Indiach od 2011 roku. W zasadzie w trakcie trwania mojej kariery naukowej zwiedziłam całą masę różnych sierocińców w Azji i właśnie to najbardziej przykuło moją uwagę. To, w jaki sposób się przyciąga turystę z zagranicy, w jaki sposób jesteśmy manipulowani tak naprawdę przez różnego rodzaju dyrekcje takich placówek. I to, co jest najważniejsze, to pandemia COVID właśnie uwidoczniła to, w jaki sposób funkcjonują te sierocińce i w jaki sposób one teraz mają możliwość pozyskiwać właśnie pieniądze od sponsorów, tak, kiedy już turystyka została zakazana w zasadzie w znacznej części Azji, nie mają możliwości turyści dostać się bezpośrednio do takiego sierocińca, więc na to też uczulam. Nie wiem, czy starczy potem czasu. Chciałabym właśnie pokazać tutaj ten przypadek Angeli Haus jako jednak taki pozytywny aspekt tego, w jaki sposób funkcjonują te sierocińce, ale wyjdę może tutaj od tego, czym są tak naprawdę dzieci ulicy, dlatego że różnie się je definiuje i tutaj ja przyjęłam taką definicję UNICEF-u, że dziecko ulicy to każdy człowiek poniżej 18 roku życia, dla którego ulica stała się miejscem stałego pobytu. I tutaj badacz zjawiska dzieci ulicy, Mark Lusk, wyróżnił takie cztery kategorie. Pierwsze to są dzieci, które pracują na ulicy, ale wracają na noc do swoich rodzin. Mogą nawet chodzić do szkoły. I właśnie z dziećmi ulicy w Kambodży, w Siem Reap, właśnie z tego typu przypadkami mamy najczęściej do czynienia. To nie są tak naprawdę sieroty. To są dzieci, które po szkole zarobkują po to właśnie, żeby pomóc swoim rodzicom. No i oczywiście ja tutaj spotykając te dzieci, widząc je, nie mam tutaj możliwości, żeby te zdjęcia pokazać, może uda mi się to w artykule umieścić, to właśnie to są dzieci, które mówią, że one chodzą od 8 do 12, a potem chodzą na przykład, nie wiem, zbierają pieniądze, żebrzą, sprzedają pamiątki, turystom takie buddyjskie nakładają takie czerwone bransoletki na ręce. No są różne sposoby na to właśnie, żeby pomóc rodzicom i one się do tego przydają. To, co jest jeszcze charakterystyczne dla tych dzieci właśnie, to świetna znajomość języka angielskiego. Czasami się lepiej z tymi dziećmi porozumiewać właśnie po angielsku niż z ich rodzicami. I akcent ich jest taki właśnie, te naleciałości, które oni od turystów nabywają, one są wprost fenomenalne. Ja jestem zawsze zaskoczona, nie tylko z Kambodży, ale w innych częściach świata właśnie, jak te dzieci jak gąbka chłoną ten język angielski. On jest taki bardzo płynny, bardzo łatwo się z nimi porozumiewać. Czasami mamy wrażenie, że to dziecko tutaj się przyplątało, a ono do nas mówi lepiej niż nie jeden profesor, który w tym kraju mieszka. Właśnie dzięki tym kontaktom z turystami. I jako matka, jako pedagog zawsze mam taki dysonans poznawczy. Jak ja mam się zachować? Czy ja mam to kupić? Czy ja mam nie kupić? I nie mam tutaj akurat możliwości przedstawienia tego zdjęcia, ale na przykład w Siem Reap jest taka ulotka rozdawana na każdym kroku w zasadzie, że bardzo prosimy nie wspierać tego typu praktyk, nie robić dzieciom zdjęć za lizaka czy za pieniądze, że bardzo prosimy, żeby nie kupować nic od tych dzieci, żeby nie wspierać tego typu praktyk, no co oczywiście tutaj nam zawsze budzi mój taki wewnętrzny sprzeciw, że chciałoby się pomóc tym dzieciom, tak, żeby one, skoro chodzą do tej szkoły, skoro pomagają tym rodzicom, to czemu mamy tego nie zrobić? No oczywiście wiemy, że to prowadzi do wielu nadużyć, w związku z czym rząd też z tym walczy. Wracając dalej do tej naszej charakterystyki dzieci ulicy według Luska, kolejną taką definicją to są dzieci, które pracują na ulicy, a ich kontakty z rodziną są sporadyczne, rzadko chodzą do szkoły, dzieci, które żyją i pracują z rodzinami na ulicy i dzieci, które zerwały kontakty z rodzinami i przebywają tylko i wyłącznie na ulicy. I właśnie ta placówka Anjali House właśnie pracuje z tego typu dziećmi i z tego typu rodzinami właśnie, które z jakiegoś powodu znalazły się na ulicy, utraciły te kontakty i pracownicy właśnie mają taką misję, żeby doprowadzić do połączenia tej rodziny na nowo. Oczywiście tutaj mamy bardzo mało czasu, więc ja powiem, że tutaj tak skrótowo
że najczęstszą przyczyną właśnie porzucania domu to była śmierć rodzica, napięte relacje z przybranymi rodzicami, separacja rodziców, no niestety alkoholizm, brak żywności, nadużycia i przemoc w rodzinie. I właśnie z tego typu sytuacjami starają się pracować pracownicy, żeby jeżeli problemem była przemoc czy alkoholizm, to żeby tak najpierw w pierwszej kolejności wysłać na jakieś, na odwyk, tak na, do jakichś takich grup terapeutycznych tego rodzica, żeby to dziecko mogło w sposób bezpieczny potem funkcjonować w tej rodzinie. Tak jak wcześniej wspominałam jeszcze o tej polityce, o tej turystyce sierocińcowej, UNICEF przy współpracy kambodżańskiego rządu rozpoczął walkę z fikcyjnymi sierocińcami, których jedynym celem jest wyłudzanie darowizn od zagranicznych turystów. Jeszcze raz podkreślam, ich jedynym celem jest wyłudzanie darowizn. I na to tak chciałabym też zwrócić tutaj uwagę, że to nie jest tylko problem Kambodży, to jest problem wielu sierocińców pewnie na świecie, gdzie właśnie wykorzystuje się dzieci, które są jeszcze dodatkowo w jakiś sposób takie zmanipulowane, czy pokazuje się ten tragizm sytuacji, żeby wzbudzić współczucie przede wszystkim. Dzieci są często okaleczane, co było pokazane świetnie w filmie Slumdog Millionaire z ulicy, po to, żeby właśnie to współczucie było jak największe i żeby tym większe były datki właśnie na pomoc dla tego konkretnego sierocińca. I według najnowszych danych rządowych ponad 16 tysięcy sierot żyje w 406 sierocińcach na terenie całej Kambodży. Jest zdecydowanie więcej niż można by oczekiwać, podały władze, wskazując, że 38% sierocińców nigdy nie przeszła żadnej inspekcji. Ponadto 80% z grupy tych sierot nie jest w zasadzie sierotami. Dzieci mieszkające w placówkach, które mają nieuregulowany status i nie podlegają inspekcjom, są bardziej narażone na zaniedbania fizyczne i seksualne, wykorzystywanie oraz na handel ludźmi. I tutaj pozwolę sobie trochę przyspieszyć, bo czasu nie ma. Ja to na pewno w swoim artykule prześlę i będzie można doczytać, bo chciałabym się właśnie skupić na przedstawieniu właśnie tego, czym się zajmuje Angelic House. Jeszcze 3 minuty, żeby panowie zdążyli wystąpić, tak? Dobra, chciałam powiedzieć, że Angelic House to sierociniec, który zapewnia dzieciom i młodzieży wsparcie potrzebne do przerwania cyklu ubóstwa. Instytucja była powołana 10 lat temu, zapewnia wsparcie 120 uczniom Siem Reap w przedziale wiekowym od 5 do 20 lat. I ponieważ już mam tu mało czasu, to chciałam powiedzieć, że właśnie pandemia bardzo mocno zaburzyła pracę tej organizacji. Mimo wszystko starają się nieść zdalną edukację i to, czym się w tej chwili, na czym się w tej chwili skupiają, to przede wszystkim na dostarczeniu pożywienia rodzinom, w których te dzieci funkcjonują, czyli te dzieci już nie żyją w tym sierocińcu, nie funkcjonują w tej społeczności, tylko wróciły do swoich rodzin i one są poddawane kontroli przez pracowników. Dostarczana jest im żywność i środki higieniczne i niestety na tym się głównie teraz skupia cała działalność tej instytucji i na to też można, oczywiście są powołane różne zbiórki od darczyńców, natomiast to jest sierociniec, który przeszedł właśnie kontrolę rządową i oni się z każdej tam swojej waluty rozliczają, w związku z czym zapraszam Państwa do zapoznania się w przyszłości z moim artykułem, bo teraz już nie chciałabym przedłużać, tylko tak zasygnalizować problematykę tego typu instytucji. Właśnie, kiedy człowiek słucha Pani, to wtedy zdaje sobie sprawę z tego, jaka jest sytuacja dzieci na całym świecie, zwłaszcza w Azji, kiedy one naprawdę pracują. Nie wszystkie chodzą do szkoły, ja sama byłam świadkiem, kiedy dziecko w rodzinie było zaproszone do zjedzenia jajka z zarodkiem, ponieważ przyszła wycieczka, każdy dał dolara, no i w ten sposób było $30, tak, dla całej rodziny. Dzieci się wykorzystuje do zarabiania pieniędzy. To jest bardzo częste zjawisko w Azji Południowej, a no my Europejczycy mamy miękkie serca, zawsze coś rzucimy no, dla świętego spokoju, żeby pomóc tym dzieciom. Dobrze, chodzimy znowu do Chin, właściwie można powiedzieć, że dzisiejszy panel powinien się ciągle zajmuje się Chinami, tak? One gdzieś tam ciągle przebłyskują. Pan doktor Marek Migoń, wymiar współpracy chińsko-polskiej, tak? Marek Moroń. Moroń, przepraszam bardzo, źle przeczytałam, przepraszam jeszcze raz. Marek
Moroń, wymiar współpracy chińsko-polskiej w zakresie problematyki społeczeństwa obywatelskiego w okresie 1992-2019. Rola działalności Stowarzyszenia Obywatelskiego Dom Polski. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Z uwagi na czas ja będę czytał fragment mojego tutaj, mojej prezentacji, ale nie w rozumieniu prezentacji ekranowej, tylko wystąpienie. Będę fragment, ażeby zmieścić się rzeczywiście w czasie. Moje wystąpienie dotyczy, jak jest w skali mikro, dotyczy nie problematyki makroekonomii, makropolitycznej, jak przedstawiali koleżanki i koledzy wcześniej, dotyczy roli Stowarzyszenia Obywatelskiego Dom Polski. A więc czytam. Oficjalne relacje pomiędzy dwoma krajami, o ile nie są wypełnione gospodarczymi, społecznymi, międzyludzkimi treściami sympatii, poznania i zrozumienia wzajemnego, mogą stać się jedynie koniunkturalnym aliansem, który w dłuższej perspektywie czasu nie stanie się ciągłością, której komponentem byłaby przekazywana pamięć pokoleniowa. Teraz to mam krótki opis relacji polsko-chińskich między wojna i po wojnie, jednak zostawmy to na ten temat, na temat tej współpracy, szczególnie po 1949 roku. Bardzo wiele zostało napisane z pracy gospodarczej, kulturalnej, naukowej. Jednak jest też jednak zakres mianowicie zakres możliwości wspólnych prac partnerów dwóch państw, Polska-Chiny, który stanowi ważną część budowania długoterminowych relacji. Jest to tematyka budowania i rozwijania współpracy społecznej, w tym i również społeczeństwa obywatelskiego. W roku 1992 Stowarzyszenie Obywatelskie Dom Polski nawiązało współpracę z Chińskim Stowarzyszeniem Współpracy Międzynarodowej CAFIU, Chinese Association for International Understanding. Była to inicjatywa polska, właśnie Stowarzyszenia Dom Polski. Została ona podjęta przez chińskiego partnera. Cele wyznaczone sobie przez obie organizacje dla swojej współpracy najlepiej zobrazuje, jak sądzę, cytat z jednego z artykułów byłego wieloletniego prezesa Domu Polskiego, zmarłego w 2019 roku, niedawno pana Wiesława Klimczaka. I tu cytat. Wola społecznego otwierania się na współpracę, na dialog i współdziałanie jawi się kluczem wszelakiego rozwoju i postępu. Współpraca społeczna czyni bardzo skuteczną, efektywną współpracę we wszystkich dziedzinach życia. Warto mieć społecznych ambasadorów takiej współpracy. Organizacja Stowarzyszenie Obywatelskie Dom Polski i CAFIU wypełniają taką misję i trwa ona nieprzerwanie od 20-25 lat. Te słowa zostały powiedziane w 2017 roku. Oddają zarówno cel misji działania Domu Polskiego z partnerami chińskimi, jak i są określeniem treści tych działań przez ponad ćwierć wieku. Ważną cechą pracy w tym zakresie Domu Polskiego było nieangażowanie się w sferę polskiej polityki zagranicznej wobec Chin. Tym samym nie ulegania w swej działalności periodycznym wahaniom i wskazań, ocen i pomysłów, które w dłuższym okresie czasu można postrzegać jako nie zawsze spójny ciąg retoryki, faktografii i koncepcji. W ten sposób, prezentując swym działaniem racjonalizm zorientowany na precyzyjny cel, działania Domu Polskiego charakteryzowały się ciągłością treści i formy oraz harmonią relacji bieżących. Proces polsko-chińskiej współpracy społeczno-politycznej prowadzony przez Dom Polski z partnerem chińskim trwa już 28 lat. I teraz jest tu lista seminariów, publikacji, które ja oczywiście nie będę w pełni czytał ani prezentował. Wskażę jedynie kilka, jakby to powiedzieć, wydarzeń. 1995 rok, konferencja w Warszawie, reformy i rozwój, doświadczenie Polski, współpraca polsko-chińska, szanse i zagrożenia. 95 rok. W 99 roku zawiązanie współpracy chińskiego partnera z województwem koszalińskim. W 2003 roku seminarium z delegacją studyjną chińską. W 2008 rok, 30 lat reform w HRL
konferencja w Warszawie 2009, 20 lat transformacji w Polsce, konferencja w Pekinie, wiele innych, jednak wymienię, chcę tutaj wymienić w 2012 roku, roku zorganizowanym przez Dom Polski i CAFIU, ten Chinese Association for International Understanding, międzynarodowa konferencja w Warszawie pod tytułem Europa, Chiny, rola pozarządowych organizacji, gdzie wzięło udział ponad 300 delegatów z Polski, Chin, Niemiec, Francji, Łotwy, Italii, a patronat nad tą konferencją objął ówczesny przewodniczący Parlamentu Europejskiego. 2016 rok. Współpraca miast Łęczna z miastem Shuizhen i inny. Oczywiście nie wyliczam też bardzo, bardzo wielu publikacji. W okresie ćwierćwiecza współpracy miało miejsce bardzo wiele wizyt również. Też nie wyliczam tego, bo to bardzo długa lista by była. Oczywiście działalności Stowarzyszenia Dom Polski w zakresie relacji z Chinami nie sposób ocenić wyłącznie na podstawie ilości seminariów, ilości publikacji. Takie wydarzenia, aczkolwiek choć bardzo, bardzo istotne, stanowiły jedynie platformy chińskich, polskich działaczy społecznych, gospodarczych, platformy i wymiany ocen, wzajemnego zapoznawania się, dostrzegania możliwości wspólnych działań w dziedzinie życia społecznego, w tym i pokazywania elementów społeczeństwa obywatelskiego. No, to przede wszystkim było pokazywanie ze strony polskiej. Dom Polski nie czynił nigdy działań dla budowania, upolityczniania, niejako politycznego formatowania inicjowanych przez siebie prac. Można powiedzieć, że takim naprawdę dorobkiem tych 28 lat współpracy domu i partnera chińskiego jest stworzenie pewnej przestrzeni zaufania ludzi do siebie, działaczy reprezentujących chińskie i polskie organizacje i stowarzyszenia. Współpraca polsko-chińska w dziedzinie problematyki społecznej i społeczeństwa obywatelskiego no, została, jak zresztą współpracy w innych również dziedzinach, przerwana przez pandemię COVID. My mamy przygotowane zakresy współpracy, na przykład doświadczeń polskich i chińskich w radzeniu sobie ze starzeniem się społeczeństw. Takie programy są, no, tylko czekamy, aż będzie realna możliwość jakby pracy nad tymi zagadnieniami. Przygotowane wcześniej, znaczy przed pandemią, zakresy problematyczne do wymiany ocen i współpracy, a dotyczące społeczeństwa obywatelskiego, będą oczywiście podjęte w kontaktach bezpośrednich przez Dom Polski i CAFIU, jak tylko będzie to możliwe w kontekście bezpieczeństwa covidowego. Tak jak powiedziałem, ten problem starzenia się społeczeństwa chińskiego, no my ten problem mamy jakby no może w większym pewnie stopniu, natomiast w Chinach również ten problem pojawia się w coraz ostrzejszym, znaczniejszym stopniu i tu jest platforma jakby wymiany doświadczeń w zakresie tego problematu czy problemu społecznego. Intencją Domu Polskiego przy współpracy z partnerami chińskimi nie jest przymykanie oczu i odwracanie się od kontekstów politycznych. Przeciwnie, realizm i odpowiedzialność prac domu powstaje w oparciu o wiedzę, o kontekstach politycznych i w tych zmieniających się okolicznościach dom realizuje niezmiennie swe cele współpracy z partnerami chińskimi. Ponad 25-letnia współpraca naszych organizacji Dom Polski i CAFIU wskazuje też, iż budowanie więzi zrozumienia wzajemnego może tworzyć przydatne kanały komunikacji i relacji dwustronnych dla różnych dziedzin gospodarki i społecznego rozwoju. To jest koniec. Bez opisywania szczegółowych wydarzeń, konferencji, seminariów i publikacji. Z uwagi na czas, mam nadzieję, że w czasie zmieściłem się bez zbędnego opowiadania szczegółowo o wydarzeniach, publikacjach i tak dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie doktorze.
Mamy ostatnie wystąpienie tutaj. Pan magister Piotr Zgórzyński, współczesne trendy w mleczarstwie europejskim. Proszę bardzo. Dzień dobry, dzień dobry. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za zaproszenie i możliwość wzięcia udziału w gronie tak dostojnych prelegentów. Chciałbym też prezentację załączyć, jeżeli to możliwe. No proszę załączyć samemu prezentację, ponieważ ja nie mam wpływu na to, czy pan może załączyć prezentację, ponieważ jest tak zrobione, że pan sam może ją podłączyć. Tak, tak, tak. Tak. O, powinna być. Niestety nic nie ma, nie widać nic. Ale spokojnie. Jest widoczna, tak? No, w tej chwili tak. Słyszę. Proszę bardzo, nie ma sprawy. Tak. Czy ta prezentacja jest widoczna w tej chwili? Świetnie, dobrze. Postaram się też zdyscyplinować sam siebie, żeby zaoszczędzić troszeczkę czasu. Tematem mojej prezentacji jest relacja między Azją a naszą częścią świata w bardziej przyziemnej domenie, czyli w żywieniu człowieka. Jestem absolwentem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, specjalistą spraw mleczarskich. Miałem przyjemność 20 lat pracować w firmie, która produkowała kultury bakteryjne dla potrzeb mleczarstwa i tym samym dostarczać zarówno kultury, jak i samą technologię na rynki nie tylko Europy, ale również rynki azjatyckie. W powszechnym mniemaniu Azja to nie jest rynek mleczarski, natomiast moim zdaniem jest to nieprawidłowa teza. I tutaj chciałbym trzy króciutkie takie tematy poruszyć. Trendy współczesnego mleczarstwa w aspekcie właśnie azjatyckim, walkę ze stereotypami, które nękają branżę. Zamroziło pana. Proszę? Zamroziło pana, nie słyszymy pana teraz. A teraz słychać? Teraz tak, słychać. To jest drobna przerwa była. Okej. Okay. Pominę tu już sprawy, prawda, bo to nie czas i miejsce, prawda? Ważne jest to, że na terenie między innymi ziemi dobrzyńskiej, czyli niedaleko nas, czyli Torunia, mówię w tym przypadku, było to, znalezione były już ślady produkcji serów datujące się na 5,5 tysiąca lat przed naszą erą. Trendy. Jakie są trendy? Oczywiście przede wszystkim niska zawartość soli, biokonserwacja, czyli tak zwana czysta etykieta, relatywnie niska zawartość tłuszczu, chociaż jest to też tradycją, i poszukiwanie nowych smaków. Po kolei szybko omówię te pięć trendów, które są trendami wspólnymi zarówno dla Europy, jak i Azji. Co do soli, ona ma ogromny wpływ przede wszystkim dlatego, że ma wpływ na zdrowie człowieka. Staram się ograniczać sól, ponieważ konsumenci, jak widać z tego wykresu, kupując żywność, kierują się oczywiście smakiem produktów, ceną, ale przede wszystkim również zdrowotnością, prozdrowotnością. I tutaj stąd nie wszyscy wiedzą, ale największą ilość soli jako ludzie spożywamy nie z czym innym, a z pieczywem. Wydawałoby się, że być może z wędlinami czy z dressingami, niestety nie. Z 7% udziałem spożycia soli. Zgodnie właśnie z World Health Organization rekomendowanie spożycia soli powinno wynosić 5 gramów dziennie. W Holandii jest silna, że tak powiem, tendencja obniżania zawartości soli w serach. Tu widać żółtym tłem zaznaczono właśnie, zaznaczyłem obniżenie tej soli. Oczywiście w jaki sposób możemy ten sól nie wyeliminujemy, ale możemy ją po prostu zmniejszyć jej rolę poprzez przyzwyczajenie się do pokarmów mniej słonych, stosowanie substytutów soli. Zamiast soli
kuchennej, czyli chlorku sodu, można stosować inne sole o podobnym smaku, a mniejszej szkodliwości i również zastępując sól innymi dodatkami do żywności typu na przykład zioła. Oczywiście obniżenie soli w przypadku, zawartości soli w przypadku produkcji serów nie jest takie proste, ponieważ sól ma również wpływ oprócz smaku również na konsystencję produktu i co za tym idzie, mamy wówczas konieczność pewnego zmodyfikowania procesu technologicznego. Drugi punkt, trend tłuszcz. Tak samo chodzi o sprawy prozdrowotne. Oczywiście tutaj sprawa jest też dyskusyjna, ponieważ często niektóre, że tak powiem, lobby starają się zdyskredytować określone rodzaje tłuszczów. Także musimy sami być bardzo ostrożni, jeżeli chodzi o poddawanie się tym sugestiom. W 14 krajach Europy Zachodniej, większych, nienasycone kwasy tłuszczowe dostarczają do 19% energii całkowitej. Generalnie konsumujemy za dużo kwasów nienasyconych. Musimy pamiętać, to dotyczy mojej branży, że 10% dziennego spożycia tłuszczu pochodzi z sera i odpowiednich produktów mleczarskich. Tak jak ostatnio w Polsce wprowadzono podatek cukrowy, Dania w 2011 roku wprowadziła również podatek od tłuszczu. Kolejny trend, czysta etykieta, prozdrowotne sprawy. Niektóre firmy starają się wprowadzić biokonserwację produktów mleczarskich, w tym serów. Tu na zdjęciu macie Państwo ser jeden z dodatkiem tego biokonserwantu, naturalnego konserwantu. Drugi, który po prostu produkowany ser był bez tego dodatku. Co to jest biokonserwant? Jest to czynnik, który nie jest to związek chemiczny. To są przede wszystkim bakterie niznotwórcze. One występują również w mleku i dzięki temu, że one występują w mleku, one mogą chronić mleko przez pierwsze kilka godzin przed jego przemianami mikrobiologicznymi. Holendrzy opracowali właśnie stosowanie, wyselekcjonowali te szczepy niznotwórcze i poprzez specjalne procedury, procesy technologiczne, w których się nie będę teraz zgłębiał, natomiast są one dostępne w naszych, że tak powiem, serwisach. Te szczepy pomagają nam produkować sery i produkty mleczarskie bez konieczności używania chemicznych konserwantów. O działaniu lizyny nie będę tu już opowiadał, rozwodził się, bo troszeczkę chcę nadgonić z czasem. Musimy pamiętać, że największym problemem w serowarstwie, zarówno azjatyckim, jak i u nas, europejskim, jest fermentacja masłowa. Fermentacja masłowa to jest po prostu rozwój przetrwalników, które powodują wady sera. Generalnie można je na świeżym przekroju sera dostrzec gołym okiem, oczywiście nie pojedyncze drobne ustroje, natomiast ich kolonie. Mizyna jest bezpiecznym produktem, mizyna produkowana przez te bakterie mleczne. Jest, toksyczność ma taką jak zwykła sól kuchenna, nie ma działań alergicznych i tak dalej. Także akceptowalna dzienna doza mizyny wynosi 0,13 mg mizyny na kilogram wagi ciała dorosłego człowieka. Tutaj krótko chciałbym pokazać Państwu stereotypy, które dotyczą przemysłu mleczarskiego i one dotyczą również Azji i również Europy. Tutaj nie będę się skupiał na tym, że na przykład często jest mleko w proszku uznawane za substancję chemiczną, czy sery są konserwowane jakimiś chemicznymi konserwantami. Jest to oczywiście nieprawda. Produkcja serów, twarogów, produktów mleczarskich jest oparta na naturalnych procesach fermentacyjnych, czyli nie można hamować tych procesów, a jednocześnie otrzymywać gotowego produktu.
Tak samo się utarł stereotyp, że masło jest niezdrowym tłuszczem. Już teraz się w tej chwili wiele dawnych, że tak powiem, przeciwników wycofuje z tego punktu widzenia. Tu chciałbym się zatrzymać na ostatnim punkcie, na laktozie, która często jest traktowana jako wielkie zło i tworzy się wielką krucjatę przeciwko produktom mleczarskim ze względu na obecność laktozy. Tu pominę sprawę serów, to powiedziałem o tym właśnie, już o serach, że są produkowane, o tej lizynie. Laktoza. Ona jest niezbędna w celu prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu. Ona jest wszechobecna. Praktycznie nawet w środkach farmaceutycznych ona jest stosowana jako nośnik leku. W tabletkach, w różnego typu opakowaniach. Na tym slajdzie króciutko chciałbym zwrócić uwagę, że w każdym mleku znajduje się laktoza. W krowim jest do 5%, ludzkie zawiera zdecydowanie więcej laktozy. W przetworach natomiast tutaj laktoza, zawartość laktozy kształtuje się na różnym poziomie. To o tym przejdę jeszcze później do tego punktu. Natomiast dlaczego laktoza została że tak powiem, bardzo krytykowana? Ponieważ laktoza, jak każdy cukier, jak każdy składnik pożywienia, musi zostać rozłożony przez ludzki organizm. Rozkładany jest za pomocą laktazy. Oczywiście aktywność tego enzymu, który występuje w ludzkim organizmie, maleje wraz z wiekiem. Oczywiście w naszych regionach już wiele tysięcy lat temu powstała, że tak powiem, nowa mutacja organizmu, która pozwoliła dorosłym ludziom trawić tę laktozę. Często w internecie, w sieciach zauważamy wielką pomyłkę, bo bardzo często ludzie mylą alergię na laktozę z nietolerancją na laktozę. Oczywiście to nie są tożsame pojęcia. Alergie pokarmowe są to niepożądane reakcje organizmu, które angażują układ immunologiczny. Natomiast nietolerancja pokarmowa to jest zupełnie o wiele inny, mniej, że tak powiem, kłopotliwy dla organizmu ludzkiego element i absolutnie nie ma tu, w jej przypadku nie leżą tutaj u źródeł mechanizmy odpornościowe człowieka. Tak jak wspomniałem o tej laktazie, oczywiście brak tej laktazy powoduje do zaistnienia pewnego dyskomfortu u konsumenta produktów mleczarskich. Po prostu laktoza nie zostaje strawiona w jelicie cienkim, bo brak tego enzymu laktazy przychodzi do jelita grubego i dopiero tutaj jest rozkładana przez odpowiednią mikroflorę bakteryjną. I czym to się kończy? Kończy się pewną perystaltyką jelit, pewnym uczuciem napełnienia, jakimiś wzdęciami, ale absolutnie nie ma to nic wspólnego z alergią. Jeżeli chodzi o polskie alergików na laktozę, mamy poniżej 1%. Oczywiście inaczej to wygląda, jeżeli chodzi o nietolerancję, tam to jest już około 17%. Tutaj na tym slajdzie widzicie Państwo, jak to się kształtuje w innych krajach i w innych regionach świata. Na przykład w Ameryce Południowej bardzo dużo ludzi cierpi na nietolerancję. W północnej już jest trochę lepiej. Azja, jak zawsze było wspomniane, miała bardzo wysoką nietolerancję na laktozę. Po prostu nie było w tym regionie świata tendencji do spożywania pokarmów mlecznych. I tutaj mamy taką mapkę, na której jest pokazana poziom procentowy populacji, która wykazuje nietolerancję na laktozę. I jak widzicie Państwo, Skandynawia, północna część Europy
jest tam bardzo niska nietolerancja. Z kolei najwyższa znajduje się na półkuli południowej. Wynika to wszystko z po prostu konsumpcji mleka. Tutaj dla odmiany macie Państwo poziom konsumpcji mleka na głowę mieszkańca danego regionu. Jak widać, tu gdzie wysoka konsumpcja mleka następuje, jest najniższa również najniższy procent populacji, która wykazuje nietolerancję na laktozę. I zmienia się to. Zmienia się to dynamicznie bardzo. W tej chwili państwa azjatyckie poprzez stopniowe wprowadzanie produktów mleczarskich budują sobie, wytwarzają, że tak powiem, zdolność trawienia, przyswajania laktozy. Wytwarzają po prostu możliwość... Czy możemy prosić o zakończenie już? Tak, już się kończy. Zmierzam. Już. Dobra. Laktaza jest produktem, który właśnie rozkłada laktozę i ona często jest omyłkowo przekazywana jako lek. I to jest błąd, bo po prostu następuje rozlęgianie organizmu. Minę tutaj slajdy wszystkie. Zwróćcie Państwo uwagę tylko na sery w dolnej części wykresu. One praktycznie, prawidłowo produkowane sery nie zawierają laktozy. I tutaj na koniec chciałbym podziękować jeszcze raz za możliwość tej prezentacji. Budujemy mosty między Azją i naszą częścią świata, świadcząc właśnie serwis technologiczny. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Prosimy o wyłączenie prezentacji, żeby mogła zobaczyć Państwa. Proszę Państwa, właściwie można powiedzieć, że już jest 13:32. Ja sobie udzielę głosu i w ciągu kilku minut postaram się powiedzieć to, co napisałam. Natomiast już nie ma czasu na udostępnienie prezentacji. W związku z powyższym będzie to dosłownie kilkanaście zdań. Tak jak Państwo wiecie, tematem mojego wystąpienia miała być współpraca pomiędzy Polską, a Kirgistanem i Tadżykistanem. Jeśli chodzi o te dwa państwa, leżą one w Azji Centralnej, natomiast Polska w Europie. Obydwa państwa mają powierzchnię znacznie mniejszą niż Polska i tak naprawdę zawarły bardzo wiele umów międzynarodowych, gospodarczych z państwami ościennymi. Również z państwami Azji, również z Chinami. Również mają podpisane porozumienia z Unią Europejską, ale też podpisały umowy z Polską. Jeśli chodzi o Tadżykistan, to jest to rok 2003, kiedy została podpisana pierwsza umowa gospodarcza, a jeżeli chodzi o Kirgistan, to stosunki zostały nawiązane w 1992 roku, ale tak naprawdę umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania została podpisana już właściwie w XXI wieku, bo w roku 2001, a następnie w 2006. Jeśli chodzi o w przypadku powiedzmy tego państwa, udzielaliśmy jeszcze pożyczki, ale na zakup określonych towarów. Więc sytuacja prawna właściwie można powiedzieć pomiędzy Polską a tymi państwami jest unormowana w zakresie gospodarczym. Są to umowy, które obowiązują do dnia dzisiejszego. Natomiast w czym należy badać, czy w jaki sposób należy badać stosunki gospodarcze Kirgistanu i Tadżykistanu z Polską? Przede wszystkim przez działania, przede wszystkim przez wymianę handlową, to jest pierwsza sprawa, a druga sprawa poprzez inwestycje również. Jeżeli chodzi o inwestycje, to właściwie Polska, można powiedzieć, te inwestycje w tych krajach ma w wysokości 1 miliona czy 2 milionów. To w porównaniu z 5 miliardami na przykład inwestycji, które są czynione w tych państwach, jest to stosunkowo niewiele i właściwie można powiedzieć jest nieliczącym się partnerem. Jeśli chodzi o wymianę gospodarczą, tutaj sytuacja kształtuje się znacznie lepiej, ponieważ obydwa państwa są właściwie, można powiedzieć,
posiadają dużo bogactw mineralnych, które to bogactwa mineralne są oczywiście przez Polskę kupowane. My wysyłamy tam głównie już gotowe, czy przetworzoną żywność, czy też leki, czy też powiedzmy linie produkcyjne, tak jak to miało miejsce. Sadzonki się cieszą bardzo wielkim wzięciem, na przykład w Tadżykistanie. Oczywiście asortyment towarów, które są eksportowane z Polski do tych państw, się zmienia w zależności od ich potrzeb. Jednakże ich wymiana handlowa w ciągu tego okresu jest bardzo niewielka. Ona wzrasta, ale ona nigdy nie przekroczyła 1% handlu zagranicznego Polski z innymi państwami. Jaki jest powód, że nasza sytuacja na tym rynku jest taka kiepska? Pierwsza sprawa to są powiązania tych państw z państwami oczywiście Azji. Druga kwestia, te państwa należą do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, co powoduje oczywiście, że podpisane umowy, możliwości w ramach Unii Gospodarczej skłaniają je ku państwom, które w ramach Unii są. Trzecia kwestia, o surowce walczy wiele mocarstw, głównie Chiny, które nasilają współpracę zarówno z Kirgistanem, jak i z Tadżykistanem. Jest to widoczne chociażby w eksporcie i w imporcie pomiędzy tymi państwami. To powoduje, że kraj taki, jakim jest Polska, średniej wielkości, na tym rynku praktycznie się nie liczy. A więc można powiedzieć, że hipoteza, którą postawiłam, że mimo wysiłków czynionych przez polską dyplomację, współpraca gospodarcza Polski rozwija się bardzo słabo z tymi państwami. To tyle mojego wystąpienia. Będzie ono w formie artykułu dostarczone do wydawnictwa Adam Marszałek. Ja liczę również na to, że wystąpienia prelegentów zostaną również albo w wersji angielskiej, bo przecież jest publikacja w wersji angielskiej, albo w wersji polskiej dostarczone do wydawnictwa Adam Marszałek. Proszę Państwa, szczegółów Państwu już nie podam w tej chwili, bo tym zajmuje się redakcja. Natomiast chciałabym Państwu wszystkim bardzo podziękować za bardzo interesujące wystąpienia. Czy one były po polsku, czy po angielsku? W jakimś tam stopniu ten język wszyscy dzisiaj znamy, tak? Więc możemy odczytać. One poszerzyły nasze horyzonty, one też wywołały u nas szereg pytań, których dzisiaj nie zadamy, bo nie ma już czasu. Ale to jest powód, by może w przyszłości zorganizować kolejne spotkanie na interesujący Państwa temat. Wszystkim Państwu bardzo, bardzo, bardzo dziękuję i do widzenia. Dziękuję bardzo również. Do widzenia Pani Profesor. Do widzenia. Do widzenia. Dziękujemy bardzo. Do widzenia.